Szanowni Państwo, witamy serdecznie po raz kolejny w TV Mszana. Dzisiaj będziemy rozmawiać o szeroko pojętej opiece społecznej, dlatego też gościmy panią Mirelę Ledwoń, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Temat, którym chcielibyśmy Państwa zainteresować, to jest rola OPS-u w szczepieniach. W szczepieniach oczywiście przeciw COVID-19, szczepieniach, które już się rozpoczęły na początku stycznia. I tutaj, jak się okazuje, OPS ma także swoją rolę do odegrania. Proszę Panią, Pani kierownik, aby Pani powiedziała, na czym właśnie rola OPS-u polega, czym Wy możecie pomóc osobom, które zamierzają się zaszczepić. No tak, w związku z rozpoczęciem Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw wirusowi COVID, decyzją wojewody śląskiego każda z gmin powinna we własnym zakresie zapewnić dla mieszkańców swoich równy dostęp do świadczeń zdrowotnych. A więc poprzez rozpoznanie potrzeb mieszkańców, którzy chcą z tej formy pomocy skorzystać, oraz organizacja punktu informacji telefonicznej na terenie gminy Mszana oraz zorganizowanie transportu do punktu szczepień właśnie przeciwko wirusowi. To zadanie wójt gminy Mszana zlecił Ośrodkowi Pomocy Społecznej. W związku z tym rozpoczęliśmy od uruchomienia numeru telefonu, który jest czynny od godziny 8 do 19 od poniedziałku do piątku, gdzie można uzyskać szerokie informacje na temat szczepień, czy też właśnie organizacji tego transportu do punktu szczepień. Panie kierownik, proszę powiedzieć, czy każdy może skorzystać z tego transportu, czy jest to określona grupa ludzi, czy to jest określona grupa ludzi pod względem niepełnosprawności, samotności, w sensie, że nie ma członków rodziny, którzy mogą dowieźć osobę starszą do punktu szczepień, czy generalnie każdy, kto ma ochotę, zadzwoni i wy go zawieziecie? Nie, są wyznaczone osoby, które mogą skorzystać z tej formy transportu. Przede wszystkim są to osoby, które mają trudności w dotarciu do punktu szczepień we własnym zakresie, samodzielnie. A są to też osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również ze wskazaniami upośledzenie nadzoru narządu ruchu, czy też choroby neurologiczne. Osoby, które, tak jak powiedziałam, samodzielnie nie potrafią dotrzeć do punktu szczepień, jednak które nie mają rodziny, które nie mają osób, które by w tym im pomogły. My, jako ośrodek, właśnie ten transport dla nich będziemy przygotowywać. Czyli te osoby zgłaszają się do Was, sprawę, że tak powiem, badacie, konsultujecie i wtedy ewentualnie ten transport zapewniacie. Tak, tak, tak to wygląda. Wszelkie informacje można też uzyskać na stronie internetowej ośrodka czy urzędu gminy, ale także można zadzwonić do ośrodka, wtedy szczegółowe informacje na ten temat udzielimy. Drodzy Państwo, kolejnym tematem, o którym chcieliśmy porozmawiać, są bezdomni. Mamy końcówkę stycznia, przed nami luty, temperatury mogą spaść ponownie poniżej minus 10 stopni. Oczywiście OPS też tutaj odgrywa ważną rolę w dotarciu do tych osób bezdomnych, pomocy tym osobom bezdomnym. Na czym ta praca Wasza polega? W naszej gminie jest niewielki odsetek osób bezdomnych, które są objęte wsparciem w sumie przez cały rok. Natomiast w okresie zimowym są szczególną opieką objęte ze względu na to, że żeby uniknąć jakichkolwiek dodatkowych problemów. Dlatego dajemy możliwość tym osobom skorzystania z tymczasowego schronienia w noclegowniach dla osób bezdomnych, jak również monitorujemy na bieżąco ich sytuację. Tutaj na miejscu, rozumiem, ewentualnie podążacie z jakimś wsparciem. Drodzy Państwo, a więc apelujemy oczywiście z tego miejsca również do wszystkich mieszkańców, którzy gdzieś napotkają taką osobę albo wiedzą może, że jest w trudnej sytuacji, że jest ze sobą bezdomną, żeby zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej wszystkie takie sytuacje i wtedy Ośrodek Pomocy Społecznej będzie mógł oczywiście pomóc, żeby tym osobom nie stała się krzywda.
Szanowni Państwo i Pani Kierownik, chciałem zapytać o 500+. 500+, popularne i najbardziej znane świadczenie wychowawcze, ponieważ zbliża się termin, kiedy ponownie powinniśmy złożyć wnioski, aby to świadczenie otrzymać. Proszę wyjaśnić, jak to zrobić, kiedy powinniśmy to zrobić? Szanowni Państwo, z uwagi na fakt, że kończy się okres świadczeniowy, chcę zachęcić Państwa do składania wniosków już od lutego w formie elektronicznej. Natomiast w formie tradycyjnej i elektronicznej od miesiąca kwietnia bardzo chętnie zachęcam Państwa w formie elektronicznej z uwagi na fakt, że w sposób szybki i łatwy można załatwić to poprzez platformę internetową Empatia, czy poprzez bankowość internetową, czy też ZUS PUE. Te świadczenia jak najszybciej dotrą do Ośrodka Pomocy Społecznej, więc możliwość załatwienia sprawy będzie szybko, w sposób szybki i łatwy. To też dla Państwa będzie ułatwienie, ponieważ nie będziecie Państwo narażeni na niedogodności czy też problemy związane z koronawirusem. Pani kierownik, proszę powiedzieć, ile osób na terenie gminy Mszana korzysta z tego świadczenia, ze świadczenia 500+. W roku 2020 skorzystało 1706 dzieci. A więc, jak widzimy, ta skala na terenie gminy Mszana jest dosyć duża i wiele osób z tego świadczenia korzysta. Ile osób w takim razie korzysta z dożywiania? Bo wiem, że taką akcję też Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi, a więc dożywianie dzieci i nie tylko, jak się okazuje, dzieci. Kolejny okres, że tak powiem, kolejny projekt ruszył. Proszę powiedzieć, jak to wygląda u nas? Na terenie gminy Mszana, jak i w całej Polsce, jest organizowany program rządowy Posiłek w Szkole i w Domu, który trwa od 2019 do 2023 roku. Jego celem jest dożywianie dzieci w formie gorącego posiłku, ale też osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób potrzebujących, które nie są w stanie zaspokoić sobie tej formy wsparcia. My realizujemy właśnie realizujemy to świadczenie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli Państwo potrzebują dodatkowych informacji w sprawach, o których dzisiaj mówiliśmy, zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie. Przypominam, że siedziba znajduje się w Połomi, w budynku starej szkoły, a więc zapraszamy. A za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Dziękuję Pani Kierownik i dziękujemy Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu.